podcast, że to było moje marzenie. No jeżeli śledzisz mnie od jakiegoś czasu, nie jest to pierwszy odcinek, który oglądasz, to zapewne wiesz, że wszystkie moje treści najpierw pojawiają się w formie wideo, a potem, parę dni potem, pojawiają się w formie tekstowej, w formie artykułu na moim blogu. Adres www.rajkow.pl. A dzień po publikacji wideo pojawiają się też w formie audio jako podcast. I to nie jest przypadek, że ja używam tych trzech kanałów komunikacyjnych. Służy czemuś innemu. Ja odnoszę wrażenie, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć, które szukają wiedzy w swoim życiu, raczej będą skierowane w stronę podcastu. Bo to daje możliwość tak naprawdę na przykład zdobywania wiedzy w trakcie jazdy do pracy, tak jak ja to robię, albo w trakcie dojazdów kolejką, czy tramwajem, czy autobusem. YouTube to jest jednak troszkę bardziej przekaz taki rozrywkowy jednak, tak? W sensie tam też dużo wiedzy można przekazać, ale to, w jaki sposób działają subskrypcje na YouTube, to, że trzeba kliknąć subscribe, a potem dzwonek, żeby dostać powiadomienie, że można zarządzać tymi powiadomieniami w taki sposób, żeby dostawać je częściej, rzadziej, sprawia, że bardzo, bardzo utrudniona jest bardzo utrudnione jest to, żeby słuchać, żeby widz kanału otrzymywał każdą treść i nie przegapił żadnej. Poza tym, jeśli chodzi o zawartość takiego vloga 10-minutowego na YouTubie, ona nie jest przeszukiwalna. No tam można oczywiście opisać ten film jakimiś słowami kluczowymi, natomiast jeżeli to ten content jest jakimś tam contentem, który się nie zdezaktualizuje za pół roku czy za rok, no to dosyć ciężko jest wyszukiwać w treści tego vloga. No można mieć jakiś tytuł, no ale w tytule można jedno zdanie umieścić, tak? Ja uważam, że moje treści są dosyć uniwersalne, w sensie takim, że to będzie miało... To będą fajne strategie dla ludzi dzisiaj, to będą fajne strategie za 10 lat też, tak? Niewiele się zmieni, tak? Przez 10 lat raczej. Na razie to, co publikowałem, to jest w miarę uniwersalna sprawa. No jest te treści tekstowe, które wrzucam u siebie na bloga, na stronę internetową. To jest taka wiedza uporządkowana tak naprawdę. Tam są kategorie. Na stronie działa wyszukiwarka, gdzie po każdym słowie można sobie wyszukać wpisy. No tych wpisów teraz już jest ponad 70, to jest 70 odcinków bloga, plus jeszcze inne artykuły pozablogowe, które tam czasami umieszczam. No i naprawdę, jeżeli ktoś chce na przykład się dowiedzieć czegoś na temat minimalizmu, to łatwiej mu będzie wejść na moją stronę i wpisać w wyszukiwarkę lubka w prawym górnym rogu. Minimalizm. Niż próbować to robić na YouTubie, tak? Na moim kanale, po prostu. No, więc dlatego właśnie używam tych trzech kanałów komunikacyjnych, tak? Czyli podcast dla ludzi, którzy raczej szukają wiedzy, YouTube dla tych ludzi, którzy raczej chcą sobie popatrzeć na mnie, zobaczyć, jak moje życie wygląda, czy to jest jednak bardziej w stronę rozrywkową. To jest użyteczne, ale z elementem rozrywki. No, a moja strona www.rajkow.pl to jest uporządkowana wiedza. Tam można wyszukiwać. Nie mieści mi się po prostu w głowie, że jeszcze ktoś nie wymyślił takiego oprogramowania, które pozwala wszystkie aplikacje, wszystkie ustawienia tych aplikacji z jednego telefonu zgrać i potem rozpakować w formie backupu na zupełnie innym telefonie. Ktoś, kto to zrobi, będzie bardzo, bardzo bogaty.